Jawiał się Manko, witam Was. O, tak, możemy to zobaczyć. Zrobimy sobie test biopaliw. Te, które tutaj widzimy. Więc tylko z tych będziemy sobie eksperymentować. Eksperyment polega na tym, że sobie zobaczymy tylko po prostu długość spalania. A że kupowałem osobno tutaj te biopaliwa, no to nie zauważyłem, że jednak te dwa na środku są z tej samej firmy. Ale to nie zmienia faktu, przynajmniej sobie zobaczymy, czy tak samo będzie się spalał z zapachem i bez zapachu, bo ten jest bezwonny, czerwony, a ten jest zapachu lasu. No i tu następnie mamy kolejną inną firmę, jakąś tam, kto ma podobną butelkę, to będzie od razu wiedział, że to o zapachu róży i tutaj to też jest bezzapachowe. Osobiście wolę bezzapachowe, no tylko dla testów wziąłem, bo nie było akurat innych dostępnych do testu ziem o zapachu lasu, który faktem aż tak nie męczy. No i tutaj mamy taką niespodziankę dla porównania. Od razu na wstępie mogę powiedzieć, że to jest do odkażania środek do dezynfekcji, jakiś no, typu spirytus, tylko teraz nie wiem dokładnie czy 75 czy ten lepszy 95%, ale po prostu płyn do odkażania. Tym bym nie polecał, bo to może jakiś taki nieprzyjemny zapach właśnie powodować, a tego byśmy nie chcieli, jak najmniej jakiegokolwiek zapachu, jak dla mnie. Bo później jest aż taki męczący, tak po tej róży, jak dla mnie jest męczący na dłuższą metę, jak to się unosi w pokoju. Dobra. I tutaj jak najbardziej wiarygodny test chcę zrobić. Tak, tutaj widzimy, przeszukujemy sobie test stoper, ale tu mam specjalne takie przyrządy, te, które znalazłem u siebie. Nie wiem, czy to będzie widać. Później może oddalimy, byle żeby było widać wagę. Nie chcę tu za bardzo skręcać, żeby się kadr nie psuł. Będzie widać ile. Może jeszcze troszkę zbliżę. Tak będzie na skraju, ale widać. Może tak zbliżę. Nie, to już bardzo ucieka. Żebyście też widzieli, jakie butelki zawieram, bo nie chcę jakieś tam nieporozumienie. 0,4 grama mamy. I dobrze, i zaczniemy sobie po kolei, tak jak stoją, nie? Zaczniemy od tego. A tu będzie wszystko w porządku. Nalejemy sobie najpierw do tego pojemniczka. Ok. Odstawiamy. Zakręcam 0,4 i sobie to wytarujemy. I na każdym sobie zrobimy, żeby też za długo tu nie siedzieć przy tym filmiku, 2,5 grama. Myślę, że to będzie w sam raz na taki film, do takiego testu. Mamy 2,5 grama, widać, mam nadzieję, że widać. Sprawdzę tylko, czy widać. Jak wszystko w porządku, zbliżę na chwilę. O, 2,4 teraz się pokazało. Dobra. Pyknę tą kropelkę. Musi być dokładnie 2,5. I tak sobie zrobimy po kolei ze wszystkimi. Widać wszystko, widać. Mamy przelane. Mamy 0,0. Elegancko pasuje. Dobra, teraz jeszcze tylko podniosę. I właśnie dlatego nie chciałem ruszać, żebyście nie musieli doświadczać tych właśnie takich nieprzyjemnych zmian w kadrze. Bierzemy sobie. Tu mam taki swój biokominek i do niego teraz właśnie zlewam te niepotrzebne resztki i teraz sobie dajemy następny.
Zakręcamy i dajemy 2,5 grama naszego biopaliwa. Mamy 2,6, więc trochę mamy 2,5. Wszystko widać, widać. Damy sobie tutaj, gdzie wszystko wiadomo. Pierwszy, drugi. Wszystko jest, jest. Dobrze, bierzemy teraz o zapachu lasu. To musimy wylać. Puściutki. Mamy 0,0 i dozujemy. Coś mi tu przestało działać. To nie jest paliwo, żeby stopiło plastik. Taki. Gorzej działa ta pipeta, niż działała. Mamy już 2,3. Mamy 2,5. Widać. Mamy 2,5. Dobrze. No i dajemy trójeczkę, czyli tutaj. Zobaczymy, może przyspieszę tempo. Nadmiar wylewamy do biokominka. Zapach róży, to już czuć przy otwarciu. No naprawdę, no, nie, jak dla mnie nieprzyjemny. Duszący bardzo już sam zapach po otwarciu butelki. Mamy 0,0. No i dwa. Mamy 2,5. Oszukałbym chwileczkę. Nie będzie jeszcze 2,5. A skoro to ma być wynik testu ma być wiarygodny, musimy to zrobić co do grama. Jest 2,4. Wiem, bo widziałem, rozlałem 2 krople. Jest. Mamy 2,5. Jest 2,5. Tu będziemy mieli tą różę. I tak mogliście też widzieć, rozlało mi się tam przy wlewaniu. Żeby zachować tutaj bezpieczeństwo, nie może nic tu być. Bo zaraz będziemy sprawdzać, jak długo będzie się to paliło. 2,5 grama każdego. No i na próbę dajemy sobie nasz specyfik do odkażania rąk, który znakomicie nadaje się jako takie biopaliwo w teren, żeby sobie zagotować na przykład wodę. Kiedyś pokazywałem sobie to na jednym filmiku, jak zimą właśnie poszedłem w teren zrobić sobie kawkę. Jest 0,0 i używałem właśnie tego specyfiku.
Dobre jest to, że można zapakować w jakieś fajne takie pudełeczka plastikowe, setki i można to właśnie z łatwością przetransportować w taki teren i na takiej setce czy półtora setki zagotować wodę na kawę. Mamy 2,5 grama i będzie to jako ostatni. Dobrze, teraz jeszcze sobie to zlejemy. Oj, tu jest jakaś kropka. Może żeby... Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj kropka została. Dopuściłem kropkę tą, bo chyba została na wadze. Dobrze, wagę już możemy sobie odstawić. Teraz to, co nas interesuje najbardziej, może już dłużej to trwało niż myślałem. Może przyspieszę tempo, ale zobaczymy. Będzie czas na testy. Jak długo odsunę. I co? Jeszcze mogę tutaj Wam powiedzieć o biopaliwach i biokominkach. Naprawdę już nawet mały biokominek, jak tutaj u siebie sprawdzałem, ogień otwarty, potrafi nagrzać, rozgrzać pokój o 2, a nawet 3 stopnie. Nie za duży biokominek, ale niestety to jest bardzo drogie ogrzewanie. Droższe niż jakikolwiek węgiel czy gaz. Także buteleczka zależy, jak się uda kupić. Jest 13, 15, 25. 13 to już jest fuks, żeby gdzieś dostać, ale tak średnia cena to jest jakieś 18-25 zł. Czy to jakieś tam markety, a w sumie to nie będę wymieniał. No, ale bardzo drogie ogrzewanie, bo to szybko dość schodzi taki pojemniczek, który mam przy jednym biokominku. No, nawet nie wiem ile, ale dość szybko się spala. A wchodzi do niego może setka. Szybko tego nie ma. 10 takich setek znika natychmiast. Dobrze. A jak się uda, to w bioopisie może Wam powiem ile. Pokażę Wam taki jeden mój biokominek. Inspiracja pomysłu Bastek Recycling robił tam swój, a ja postanowiłem zrobić swój taki. Tak to wygląda. Taka domowa robota. Po prostu z puszki wycięte. Piasek obłożony tutaj kamieniami. Tu w ogóle nic się nie nagrzewa. No i tutaj ile wejdzie? 100 ml, może trochę więcej. I jak się uda, to sprawdzę, jak długo się pali. 100 ml wlane do tego małego biokominka i ten potrafi rozgrzać nawet w miarę większy pokój. Na otwartym ogniu oczywiście. Nie mówię o biokominku zamkniętym, który wychodzi tylko ciepło w jedną stronę. Tutaj mamy po prostu ognisko. Ale dosyć tego gadania o tych innych sprawach, co miały być. A tutaj zaraz przystępujemy do tego, co nas interesuje najbardziej. Mam nadzieję, że tu nic się nie... Nikt akurat do mnie nie zadzwoni, żeby mi nie popsuło filmiku. No co? To będziemy zaczynać, mi się wydaje, co? Tak mi się wydaje, będzie trochę straty, ale... No dobra, to nic. Teraz będziemy mogli sobie zaobserwować płomień spalania i jak to się spala w temperaturze pokojowej. Który błyska, który nie błyska, komu jak najbardziej co pasuje. Czy jak pali się równo, właśnie, czy jak błyska. Widać trzeci tutaj bardzo, bardzo udaje stratoskop. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie mamy 35 sekund.
Mam nadzieję, że to wszystko ładnie widać. Osobiście nie robiłem tego testu. Sprawdzam to pierwszy raz. Tak mi przyszło do głowy, bo tak pomyślałem, no coś szybko schodzi z tego biokominka, na przykład tego, co widzieliście. No i postanowiłem zrobić test, który jest najlepszy. Najlepszy, który najdłużej trzyma. Jeżeli chodzi o dymienie, czy o temperaturę, o dymienie i o zapach, to mniej więcej te bezzapachowe właśnie spełniają swoje wymagania. I tak samo dymienie, nie zauważyłem dymienia. Ale długość spalania tu jest bardzo istotna, łącząc z tym dymieniem i zapachem, że tak powiem. Jeżeli chodzi o zapach tego kwiatu róży, to naprawdę nie polecam. Jak dla mnie, nie. Najlepiej takie bezwodne. Żeby, no bo to może zacząć głowa boleć, cokolwiek. Jak będzie zbyt intensywnie, nie jest wskazane. Tamte dwa jakoś się do siebie przytulają, te z tyłu. Zobaczymy. Jeszcze chwila cierpliwości i ten, który zostanie, butelka, zostanie do samego końca. I pół grama towaru. Można liczyć, że 2,5 ml. Tak jest. Najdroższe odpadło. Tego się nie spodziewałem. Trzeci odpad. Widzicie? Ta sama firma. Odpad. Zapach lasu. Bezwonny, pali się nadal. No, to naprawdę zdziwiony jestem teraz, że jest jednak różnica. Bezwonny tej firmy o zapachu lasu odpad. No i oczywiście róża odpadła. Totalny szok jak dla mnie. Może i był na końcu zapalony, ale skończył. Odejmijmy te 2 sekundy. Został podpalony też na samym końcu, sami możecie zobaczyć efekty. Jak uważacie? Jak myślicie? Ten był zapalony na samym końcu, ale to była może różnica sekundy, półtorej, palił się najdłużej 3:30. Resztę, tak jak widzieliście w filmiku, który pierwszy odpadł. Ale podejrzewam, że płyn do dezynfekcji kupimy najtaniej. Tak mi się wydaje. Z tych wszystkich tutaj biopaliw. Więc tak to wygląda. Ale ostatecznie płynem do dezynfekcji, czy też spirytusem, bym nie wlewał do biokominka, bo jednak ten zapach mógłby być nieprzyjemny na dłuższą metę. A z biopaliw to jednak, jak jest bezzapachowy, to jednak no nie daje tego zapachu. Nie daje. Jak się wygasza, to wtedy tam czuć, można coś poczuć, ale w trakcie spalania nie czuć tego. Ok. Taki był nasz dzisiejszy teścik biopaliw. I myślę, że się podobało. Jeśli tak, to wiesz co zrobić. I zapraszam do następnego filmiku. Ja Wam życzę tutaj zdrówka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć i do następnego testu, a też taki będzie.